Dzień dobry, Anna Dryjańska, podcast Polityka na temat. Witam noworocznie, a w naszym studio zdalnie posłanka Anna Maria Żukowska, posłanka Nowej Lewicy, prawniczka, anglistka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani posłanko, zacznijmy więc od tego nowego roku. Jaki będzie politycznie rok 2023, jeżeli mogłaby się Pani pokusić o jakieś przewidywania, a szczególnie kto wygra wybory? No na pewno będzie burzliwy właśnie dlatego, że są wybory, więc to będzie kampania, która no już tradycyjnie w Polsce pewnie zacznie się wcześniej niż formalnie kampania się rozpoczyna, czyli od daty ogłoszenia wyborów przez prezydenta, tylko będzie tak zwana prekampania i właściwie ona trwa, można powiedzieć, że trwa już od połowy zeszłego roku, kiedy partie polityczne prezentują swoje programy, swoje pomysły. My od początku wakacji poprzednich, 2022, jesteśmy właściwie praktycznie w trasie, jeździmy po Polsce, odwiedzamy głównie mniejsze miejscowości. Najpierw to była trasa wakacyjna, trasa Bezpieczna Rodzina, teraz ją kontynuujemy, ruszamy w tym nowym roku już od następnego tygodnia, od 16 stycznia, Dolny Śląsk, Opolszczyzna, tam będzie można spotkać się z przedstawicielami klubu parlamentarnego Lewicy, porozmawiać oraz no, szczególnie tutaj liczę na rozmowę o naszym projekcie renty wdowiej, ustawy, w którą będziemy składać w trybie obywatelskim, komitet jest zarejestrowany, ta zbiórka podpisów idzie dobrze. I to w takim razie proszę o kilka zdań, o co chodzi w tym projekcie. O głosy. Proszę o kilka zdań, o co chodzi w tym projekcie renty wdowiej, bo wczoraj Państwo ruszyliście oficjalnie, więc jeszcze dużo osób tak, nie miało okazji usłyszeć. Wczoraj złożyliśmy podpisy pod komitetem, rejestracją komitetu. Stworzyliśmy oczywiście, ten komitet jak zwykle liczy 15 osób. Na czele komitetu stoi poseł Nowej Lewicy Arkadiusz Iwaniak, mój kolega dobry, szef Mazowsza, poseł z Płocka. To jest projekt, który wychodzi naprzeciw potrzebom seniorek i seniorów. To są grupy, które są szczególnie zagrożone ubóstwem. Prawo i Sprawiedliwość to widzi, ale nie znajduje odpowiedniego rozwiązania, bo naszym zdaniem rozwiązanie powinno być systemowe, a nie uzależnione od widzimisię dobrej albo złej woli tego czy innego rządu. Projekt renty wdowiej zakłada, że po śmierci jednego ze współmałżonków drugi może wybrać korzystniejsze dla siebie rozwiązanie, czyli albo zachować w całości swoją emeryturę i 50% po zmarłym współmałżonku, albo na odwrót. W tej chwili musi się zdecydować, w tym momencie jest tak, ten stan prawny wygląda, że albo zostaje przy swojej, albo 85%, tylko 85% emerytury, wysokości emerytury po swoim zmarłym partnerze lub partnerce. Także to rozwiązanie będzie korzystniejsze, gdyż uważamy, że przy tak rosnących kosztach życia, przy inflacji, przy wszystkich cenach, no, jeżeli w mieszkaniu, w gospodarstwie dwuosobowym zostaje jedna osoba po śmierci tej drugiej, to te koszty wcale nie spadają o połowę. To tak nie działa. To zresztą jest odzwierciedlone w wielu projektach ustaw, gdzie się przyjmuje, że próg dochodowy jest zawsze trochę wyższy dla gospodarstwa jednodomowego, bo i tak to mieszkanie i tak trzeba ogrzać, a jak serial w telewizji oglądają jedna osoba czy dwie osoby, zużycie prądu jest takie samo, więc to nie jest tak, że te koszty spadają równo o połowę. To jest taki sposób na to, żebyście Państwo uszczknęli trochę elektoratu PiS, takiego niezabetonowanego? Liczymy na to, liczymy, że osoby, które do tej pory głosowały na Prawo i Sprawiedliwość, które z jednej strony obawiają się, że po zmianie władzy może dojść do naruszenia ich statusu materialnego, socjalnego, mówię tutaj o tych wszystkich dodatkach, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, że nam zaufa, że my będziemy w nowym rządzie gwarantem tych praw, że nic się nie zmieni na gorsze, a może się wręcz zmienić na lepsze, dzięki między innymi naszemu projektowi. A dużo jest osób, które no, oczywiście martwią się właśnie o ten swój status, o to, jakim będzie się żyło, czy będzie ich stać na leki, na żywność, ale z drugiej strony mają dosyć już tej błazenady, którą uprawia Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską. No to, co się dzieje teraz na przełomie roku, znowu wracamy do tematu, który ogniskuje opinię publiczną, czyli tematu tęczy, tematu społeczności LGBT+, to wszyscy już wiedzą, myślę, że wyborcy PiSu też już wiedzą, no wie to już, jak się okazało, nawet telewizja publiczna, że to jest próba zajmowania się
skupiania uwagi na mniejszości, na mniejszości, która w Polsce jest często piętnowana, robi to szczególnie Solidarna Polska, tu w tym widzimy to po raz kolejny, zamiast mówieniu o cenach, o inflacji, o VAT-cie, o tym, czy wreszcie odzyskamy pieniądze z Krajowego Funduszu Odbudowy. I tutaj też no, są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy widzą, że po prostu rząd Morawieckiego jest w tym nieudolny. Mm-hmm. Nawiązuje tutaj pani do Sylwestra Marzeń i tęczowych opasek zespołu Black Eyed Peas, które rzekomo były uzgodnione z Telewizją Polską. Zapytam jednak jeszcze tutaj, kończąc ten wątek wyborczy, pytanie, które pewnie słyszała pani tysiące razy, ale zadam je po raz kolejny. Na ilu listach wystartuje opozycja? Na pewno nie na jednej. 100%, jest pani przekonana. Tak, dlatego że słyszymy te deklaracje od Władysława Kosiniak-Kamysza, od Szymona Hołowni, że tutaj nie ma takiej możliwości, żeby wspólnie między nimi z Lewicą i PSL stawia to bardzo kategorycznie, żeby byli w stanie sformować jeden komitet wyborczy. Więc ja tutaj nie mam wątpliwości. To Lewica się oddała do dyspozycji, do tych rozmów. Natomiast mogę powiedzieć, że będzie powtórzony pakt senacki. To rozmowy trwają, są mocno zaawansowane, są zgłoszone nazwiska, te nazwiska są w tej chwili badane i myślę, że tutaj nie będzie problemu, tutaj będzie jedna wspólna, jeden blok senacki, natomiast na pewno będzie więcej niż jedna lista do Sejmu, gdyż no, też z ust ostatnio przewodniczącego Tuska usłyszeliśmy na takim filmiku na TikToku, niby zabawne, ale jednak znaczącą odpowiedź na pytanie Razem czy Konfederacja, a i przewodniczący wtedy odpowiedział osobno. W związku z tym rozumiem, że nie widzi takiej możliwości wspólnej listy, także on. Z kolei Adrian Zandberg, wiceprzewodniczący, współprzewodniczący, przepraszam, Razem, członek klubu Lewicy, no publicznie wątpi w to, by w razie wygranej opozycji Donald Tusk został premierem. A pani jak uważa? Znaczy tradycyjnie się przyjmuje, że we wszystkich demokracjach zachodnich, że lider zwycięskiej partii, czyli tej, która uzyska najwięcej głosów spośród partii, które no, wspólnie będą formować rząd, no bo my nie mamy systemu dwupartyjnego i od początku lat 90. nie było takiej sytuacji, poza końcówką naszych rządów, czyli to był rząd mniejszościowy Marka Belki, ale on trwał lekko ponad rok. Wszystkie rządy były rządami koalicyjnymi i no, lider czy liderka tego ugrupowania, które spośród tych koalicyjnych zdobędzie najwięcej głosów, na ogół zostawał premierem, ale to nie jest reguła też, gdyż może przypomnimy też właśnie rządy Lewicy oraz PSL-u, czyli SLD ówczesnego i wówczas premierem został ten mniejszy koalicjant, czyli Waldemar Pawlak, lider PSL-u. Więc to nie jest niemożliwe, takie rzeczy już miały miejsce. Zobaczymy, to znaczy ja dopuszczam oczywiście, że będzie chciał premierem zostać Donald Tusk, ale dopuszczam możliwość, że nim nie zostanie, będzie to inna osoba. Państwu przypadnie Ministerstwo Pracy jako Lewicy? Na pewno w przyszłym rządzie będziemy o to walczyli. To jest priorytetowe ministerstwo, kluczowe dla wprowadzenia tych postulatów, z którymi idziemy do wyborów, o których mówiłam, o rencie wdowiej, o bezpiecznej rodzinie, pakiecie dla seniora, leki za 5 zł. No to akurat w porozumieniu z oczywiście Ministerstwem Zdrowia, ale wszystkie takie sprawy społeczne dotyczące kwestii związanych z rynkiem pracy, ze związkami zawodowymi są absolutnie dla nas priorytetem i na pewno chcielibyśmy to ministerstwo objąć. W Sejmie przed Nowym Rokiem wylądował projekt obywatelski firmowany przez Kaję Godek, która chce, żeby ludzie trafiali do więzienia za informowanie o aborcji. Czy pani zdaniem jest się czego obawiać, czy nic z tego nie wyjdzie? Czy to jest po prostu taka wrzutka wyborcza? Nie, moim zdaniem mogłaby złożyć projekt, którym by postulowała wysyłanie takich ludzi na Księżyc. To jest, znaczy Kaja Godek stara się bardzo usilnie o sobie przypomnieć, stara się też spowodować, nakręcić kolejny konflikt w społeczeństwie, ale moim zdaniem nie jest realne, żeby nawet Prawo i Sprawiedliwość się zgodziło na to, żeby wsadzać do więzień, bo to są przepisy karne, projekt przepisów karnych za samo informowanie
o możliwości przerwania ciąży, bo przecież żyjemy w XXI wieku, w dobie internetu, mediów społecznościowych, to jest, to nie da się ludzi odciąć od informacji. To już nie jest tak, że kogoś się zamknie po prostu w jakiejś wsi, czy w jakimś ogrodzonym osiedlu i nie dotrą do niego informacje na różne tematy. No to już nie te czasy i myślę, że nawet Kaja Godek zdaje sobie z tego sprawę, ale coś musiała nowego wymyślić, żeby znowu sobie przypomnieć. No tak, tylko że część osób nie wierzyła, że zakaz aborcji embriopatologicznej jest możliwy, a Trybunał pod wodzą Julii Przyłębskiej taką decyzję w 2020 roku podjął. I tu przechodzimy do buntu w Trybunale Konstytucyjnym, Trybunale Julii Przyłębskiej, można go różnie nazywać. 6 sędziów uważa, że pani sędzia Przyłębska skończyła swoją karierę prezesa pod koniec zeszłego roku i że powinny się odbyć wybory na nowego. Ona z kolei twierdzi, że dopiero jesienią 2024 będzie można o tym rozmawiać. Co pani na to? No, czy to pokazuje, że jest konflikt także w tak zwanym Trybunale, czyli wśród tych, którzy zgodzili się firmować tą złą zmianę w wymiarze sprawiedliwości, ale to jest dobry prognostyk na przyszłość dla nas, dla opozycji, dlatego że może jakieś wnioski te osoby, które zasiadają w Trybunale obecnym, tak zwanym konstytucyjnym, z tego wyciągną i na przykład podejmą decyzję, że dla dobra kraju dobrze by było po prostu samemu się udać w stan spoczynku i pozwolić Polsce przywrócić demokratyczny stan i konstytucyjny. Więc jak się między sobą kłócą, to dobrze, bo to znaczy, że uchyla się furtka do tego, żeby tam dotrzeć z jakimiś słowami rozsądku. Oczywiście nie spodziewałam się, że można dotrzeć na przykład do Krystyny Pawłowicz, to raczej tego nie zakładam, ale zasiadają tam też inne osoby, które może myślą o swojej przyszłości, może zastanawiają się, czy aby dobrze zrobiły i może biorą pod uwagę, że nie warto jest trzymać się już tej ekipy, która już tyle złego nabroiła i która no, sami właśnie wiedzą, no jest tam nielegalnie. A wierzy pani w to, co zapowiada Donald Tusk, czyli wyprowadzenie Julii Przyłębskiej, wyprowadzenie Adama Glapińskiego z NBP z kolei? Czy to jest takie, czy to są takie po prostu pohukiwania, nierealne obietnice? Znaczy, żadne wyprowadzanie, co nie wiem, na taczkach, w kajdankach, to nie wierzę, bo to jest absurd. To są jakieś echa lat 90., kiedy, czy trochę późniejszych, kiedy Andrzej Leper wypłynął na tego rodzaju postulatach, ale po pierwsze nie widzę możliwości konstytucyjnej już usunięcia Adama Glapińskiego, bo tutaj nie ma wątpliwości co do trybu jego wyboru. Natomiast co do Julii Przyłębskiej, oczywiście tak, tylko że żadne wyprowadzenie kogoś z budynku jeszcze nie zdejmuje go z urzędu. To trzeba zrobić drogą prawną, drogą ustawową. Jest taki projekt, jest projekt Justiti, jest projekt Stowarzyszenia Temis. Myślę, że tutaj nie będzie problemu, żeby wspólnie obecna opozycja uchwaliła takie przepisy, które na to pozwolą, ale tam żadnego bym cyrku z, nie wiem, wyprowadzaniem z Trybunału nie urządzała, bo to są igrzyska, a takie igrzyska jednak do niczego dobrego nie prowadzą. Tylko po tych prawie 8 latach, w tym roku 8 latach, podaję ten przykład, bo akurat tutaj możemy to przyszpilić. Przecież jak Julia Przyłębska przychodziła do Trybunału Konstytucyjnego, to wielu prawników mówiło, ale ona nie została powołana w sposób prawidłowy na stanowisko prezesa, czyli ona tym prezesem nie jest. Jakby ilość rzeczy do odkręcenia, skomplikowanie tych wszystkich kwestii, czy opozycja byłaby to w stanie w ogóle ogarnąć? Czy to się da tak, naprawić? Dlatego nad tym pracujemy już od dawna wspólnie ze środowiskiem sędziowskim, z adwokatami. Mamy zespół prawników lewicy, którzy przygotowują i rozwiązania pokazują ścieżkę, w jaki sposób można pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które właśnie w ten sposób nielegalnie się w Trybunale znalazły, które nie tylko w Trybunale, ale tu mówimy też przecież o całym KRS-ie, żeby ścieżką zgodną z prawem konstytucyjną osoby, które nie powinny się znajdować w danych organach, z tych organów usunąć, a osoby, które łamały konstytucję, jak premier Beata Szydło, jak premier Morawiecki, żeby odpowiedzialność wreszcie znalazły. Mm-hmm. Opozycja chce, żeby ludzie kupowali paliwo po 10 zł za litr, mówi gwiazda TVP Magdalena Ogórek. No zresztą była kandydatka SLD na prezydenta. Jak pani skomentuje te słowa i jak pani skomentuje to, że przełom roku nie przyniósł zmiany w stawki Orlenu? Ludzie nadal płacą tyle samo, chociaż zmienił się VAT.
słów pani Magdaleny Ogórek, to mówiąc szczerze, nawet nie chcę komentować, jedyne co mam do powiedzenia. To, że mam nadzieję, że po zmianie władzy zniknie z przestrzeni publicznej i będziemy tego pilnowali. Natomiast jeżeli chodzi o stawki za paliwo, no to oczywiście z punktu widzenia każdego z naszych widzów i widzek, to jest dobra informacja, że one mimo wzrostu VAT-u nie podskoczyły, aczkolwiek jest pytanie, dlaczego w takim razie przez cały grudzień musieliśmy za nie płacić, za to paliwo płacić więcej, skoro sam szef, sam prezes tej firmy oznajmił, że właściwie można było te ceny obniżyć jeszcze w grudniu, byłyby niższe, a przecież ludzie podróżowali do rodzin na święta, także mogliby oszczędzić sporo pieniędzy. To tak się nie stało, tylko dlatego, że właściwie bez żadnych badań, bez żadnych analiz pan Obajtek stwierdził, że wywołałoby to panikę. Nie jestem przekonana i uważam, że Najwyższa Izba Kontroli powinna zbadać tę sprawę. Złożyliśmy już taki wniosek o to, dlaczego te stawki nie zostały zmienione na niższe oczywiście w grudniu, bo to oznacza, że Orlen już dawno mógł zrezygnować ze swoich marż, po prostu narzucał je za wysokie. Apelowaliśmy o to już w kwietniu, żeby te marże obniżyć po to, żeby Polki i Polacy mieli paliwo tańsze. Oczywiście nie tylko mówię o paliwie do samochodów prywatnych, ale przecież to rzutuje na wszelkie inne ceny, bo dostarczane są towary do sklepów transportem kołowym i tak dalej, więc to ma wpływ absolutnie na cenę żywności, na cenę wszystkich produktów. I mogłyby te ceny być w związku z tym niższe, gdyby posłuchano lewicy już w kwietniu. Najwyższa Izba Kontroli, mówi pani. Ten sam NIK, którego pan prezes Obajtek nie chce wpuścić do Orlenu i mówi, że Najwyższa Izba Kontroli nie ma prawa go kontrolować? No to się okaże, czy nie ma prawa kontrolować. Myślę, że prezes NIK-u nie odpuści. Jeżeli nie w tej kadencji, no to dowiemy się tego w przyszłej. Szymon Hołownia. Poparłby związki partnerskie, ale równość małżeńską już nie. Co pani na to? No nie wiem, czuję się, jakbym się przeniosła o 10-15 lat wstecz, kiedy słyszałam z kolei takie zapowiedzi z ust polityków Platformy Obywatelskiej. No nie wiem, albo się Szymon Hołownia zatrzymał w czasie, albo po prostu liczy na to, że ta polityka jest taka jak w roku 2005. Wydaje mi się, że chyba elektorat również jego nie czuje się, że żyje w 2005, tylko w 2023, bo były takie badania i również jego własny elektorat w większości uważa, że małżeństwa jednopłciowe powinny zostać w Polsce wprowadzone, więc ja nie rozumiem, co on robi, bo to jest wbrew osobom, które go popierają. Na zakończenie, czego chciałaby pani życzyć Polkom i Polakom w nowym roku? Chciałabym, żeby wszystkich państwa było stać na zakupy spożywcze, zakupy leków, na opłacenie mieszkania, żeby każdy z państwa miał to mieszkanie, mógł mieć do niego dostęp. Nawet nie mówię oczywiście o kupowaniu na własność, ale mam nadzieję, że wprowadzone zostaną już od przyszłego roku po wyborach takie rozwiązania prawne, które umożliwią budowanie tanich mieszkań na wynajem. Życzę państwu przede wszystkim zdrowia, bo mówi się, że pandemia minęła, nie jest to do końca prawda, jednak koronawirus dalej grasuje, dlatego zachęcam do szczepień, ale też są dużo jest przypadków zachorowań na grypę, na inne choroby zakaźne i dlatego też zachęcam jeszcze raz do szczepień na te wszystkie choroby, bo przecież mamy na nie szczepionki i życzę zdrowia i życzę pogody ducha i życzę dobrych wyborów w najbliższych wyborach parlamentarnych, takich, które umożliwią państwu poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Dobre wybory to jest coś, czego społeczeństwu życzą posłowie i posłanki niezależnie od opcji. Dziękuję. To był podcast Polityka. Naszą gościnią była Anna Maria Żukowska, posłanka Nowej Lewicy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku. A z państwem żegna się Anna Dryjańska na temat. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym wideopodcaście Polityka.